Jeżeli chcesz zmieniać świat, to zacznij od pościelenia łóżka, powiedział admirał McRaven w 2014 roku w czasie swojego wykładu inauguracyjnego na teksańskim uniwersytecie w Austin. Ten wykład stał się legendarny wprost. Można go zobaczyć, odtworzyć na YouTubie, ma tam miliony odsłon. Stał się także inspiracją dla wielu autorów z dziedziny rozwoju osobistego, mimo iż admirał mówi tam o rzeczach bardzo niepopularnych. Mówi m.in. o dyscyplinie, która buduje charakter. Bez tych dwojga właściwie nie można mówić o jakimkolwiek rozwoju osobistym czy osiąganiu sukcesu w tym życiu. Admirał McRaven opowiada tam o swoich wspomnieniach z początku swojej kariery wojskowej, kiedy to zaraz po szkole średniej trafił na trening do elitarnej jednostki Navy SEALs. Chciał zostać jednym z nich, podobnie jak wielu innych jego rówieśników. Trafili na bardzo wyczerpujący trening, czego byli świadomi już wcześniej. Wielu odpadło. Ci, którzy zostali, nie mieli łatwo, właściwie nie było tam łatwego dnia. Wyczerpujące treningi, mało jedzenia, mało spania itd., itd. Ale najgorsze chyba było w tym to, że codziennie zmuszano ich do robienia takich banalnych czynności, jak na przykład ścielenie łóżka, i to w sposób perfekcyjny. Ich dowódcy nalegali na to, żeby te banalne, codzienne czynności były zrobione w sposób nienaganny, nieskazitelny i pilnowano tego, rozliczano ich z tego codziennie. Oni się z tym nie mogli jakoś pogodzić, strasznie się tym gorszyli, no bo przecież przyszli tam zostać super żołnierzami, a jakieś banały mają tutaj spełniać. Przecież do wyższych rzeczy zostali stworzeni. McRaven wspomina, że po latach zrozumiał, jak wielką wagę miało przykładanie uwagi do tych banalnych czynności. Bo za każdym razem, kiedy coś udało się takiego małego perfekcyjnie zrobić, to był jakby pierwszy sukces w ciągu dnia, na którym można było budować kolejne. Każde z nich były inspiracją do kolejnego wysiłku. W ten sposób ta dyscyplina owocowała właśnie wyrobieniem charakteru, no, który komu jak komu, ale żołnierzowi jest niezbędny, nieprawdaż? W mojej książce 10 Filarów Mądrości, czyli o rozwoju osobistym w Biblii, jako filar drugi i trzeci wymieniam właśnie dyscyplinę i charakter. Okazuje się, że mędrcy Izraela mieli podobne spostrzeżenia i ich zdaniem nie można osiągnąć mądrości, czyli nauczyć się żyć dobrze, podejmować właściwe decyzje, być w życiu szczęśliwym, osiągać sukcesy, mieć wyniki, jeśli nie ma dyscypliny. Musar, oni ją nazywali. Musar. Jednocześnie dyscyplina to jest czasem słowo, które występuje zamiennie względem chochma, czyli mądrość. Jakby chodziło o różne oblicza tego samego fenomenu, który służy człowiekowi i rozwija go. Musar, dyscyplina. Otóż to słowo w języku hebrajskim ma wiele różnych odcieni i związane jest z korektą, z korygowaniem młodszego przez kogoś starszego z autorytetem. Wyobraźmy sobie na przykład ojca, który uczy czy przekazuje swoją mądrość życiową synowi. Jest więc pewien depozyt po stronie ojca, który no, z racji doświadczenia życiowego, pewnego bagażu życiowego ma pewną wiedzę o tym, jak się rzeczy mają i on przekazuje to synowi. Nie chodzi jednak o taką wiedzę, jak nieraz na studiach się mówi, zakuć, zdać, zapomnieć, tylko chodzi o wiedzę, która ma zostać z tym młodym człowiekiem na zawsze, na całe życie. Ojciec, ten, który przekazuje ją, właśnie przy pomocy musar ma dyscyplinować swojego ucznia, syna w tym wypadku, przy pomocy różnych środków werbalnych, ale także przy pomocy no, takiego przymusu bezpośredniego, można by powiedzieć, jak na przykład, no nie wiem, jakaś rózga. Oj, to jest bardzo delikatny temat w naszych czasach, prawda? No bo jak to bić dzieci? Jak to wkładać im do głowy rózgą jakąś wiedzę? Pewnie, że nie. Oczywiście chodzi o pewne środki perswazji, które dzisiaj są już absolutnie nie do pomyślenia, prawda? ale w starożytności zupełnie inne były standardy. No i oczywiście ten tekst biblijny bynajmniej nie promuje znęcania się nad uczniem, bo to by przyniosło odwrotny skutek. To oczywista jest rzecz. No niemniej jednak chyba nie możemy być tak obłudni, bo ja nawet jeszcze pamiętam, w latach 80., 70. w szkole panowała dyscyplina, którą nauczyciele byli w stanie egzekwować przy pomocy kija, piórnika, linijek, którymi dostawało się po łapach tak zwanych. Nie było tak? Oczywiście, że było. Czy ktoś się na to skarżył? Gdybyśmy poszli do domu, poskarżyli się rodzicom, to rodzice jeszcze by nam poprawili. Nieprawdaż? Podobno dopiero na początku tego stulecia tak formalnie zabroniono kar cielesnych w szkole. Niemniej jednak jakby to dyscyplinowanie przy pomocy no właśnie narzędzi takich jak rózga zawsze jakoś kojarzyło się edukatorom z czymś, co może wspomóc proces uczenia. No ale zostawmy jakby to na boku. Tak, musar, dyscyplina, korekta szeroko rozumiana, ona również zakłada w Piśmie Świętym takie możliwości, czyli że można po prostu dziecku przy pomocy rózgi pewne rzeczy wytłumaczyć. Oczywiście tego nie zalecam, żeby była jasność. Tak czy inaczej chodzi o to, by dotrzeć do serca młodego człowieka tak, by wiedzę, którą mu przekazuje starszy, on nie tylko posiadł na zasadzie aha, wiem, że tak trzeba, tylko żeby poniósł ją dalej w życie. Przy pomocy tych różnych korekt, tej perswazji, którą serwuje ojciec, bo on wie, jak się rzeczy mają w życiu, młody człowiek no niestety musi walczyć ze sobą, prawda, bo ma naturalnie inne inklinacje, wolałby po prostu na skróty i tak. Ojciec uczy systematycznie. I to wymaga wysiłku po stronie uczącego się, on musi się dopasować do pewnych ram, aż wreszcie to dyscyplinowanie wypracuje w nim charakter. Co tu dużo mówić? Charakter właśnie. I kiedy już zabraknie ojca, edukatora, ktokolwiek tym starszym był, to dziecko, ono samo będzie wiedziało, jak trzeba. No zobaczcie, tak jakby taką odwrotnością, negatywną odwrotnością tego zjawiska jest prosta rzecz. No na przykład rodzice, którzy posyłają swoje dziecko w niedzielę do kościoła, ale sami nie idą. Posyłają, bo tak trzeba, to jest dobre, tak musisz i mówią prawdę. Ale ponieważ brakuje tam przykładu ze strony rodziców, to dziecko czyta to w ten sposób. Aha, no na razie jest jakiś przymus, no muszę iść, no bo kazali. Chyba nie jest to takie ważne, bo skoro oni nie muszą, czyli jak tylko osiągnę ich wiek, to nie będę musiała chodzić. To osiąga odwrotny skutek, prawda? Czyli nie chodzi tylko o przekazanie wiedzy, chodzi także o podanie przykładu i to wszystko mieści się w granicach musar. Głupi nie może uczyć kogokolwiek, dlatego że niczego nie nauczy, bo jego przykład nie będzie wystarczająco pociągający dla ucznia, dla tego, który się od niego ma nauczyć, żeby cokolwiek z tego dobrego wyszło, a już najmniej, żeby zbudować charakter w takim człowieku. Czyli musar, ideałem, czy tym owocem musar, tej dyscypliny jest, by uczeń przyjął za swoje, utożsamił się z tym depozytem wiedzy, który ojciec, nauczyciel przekazał z perspektywy własnego doświadczenia i z perspektywy własnego przykładu. Musar. Moi drodzy, no ja muszę powiedzieć, że takiego musar doświadczyłem od mojego własnego promotora, kiedy byłem na studiach. I to była dość bolesna lekcja, ale zostało mi na zawsze i właściwie, chociaż wtedy kosztowało mnie to mnóstwo stresu, nie żałuję. Otóż, kiedy byłem na studiach, kiedy już czas było pisać doktorat, zapisałem się do profesora pochodzącego z Belgii, jezuity, starej daty człowieka, który naprawdę miał wielkie nazwisko, można powiedzieć. Ogromną bibliografię, do tego nazwiska przypisaną i tak dalej. Więc warto było przy kimś takim się czegoś nauczyć, prawda? Ale on nie chciał mnie niczego uczyć. On uważał, że skoro skończyłem pewną szkołę, elitarną szkołę w Rzymie, szkołę, która nazywa się Biblicum, Pontificio Instituto Biblico, to ja powinienem już wszystko wiedzieć. Doktorat właściwie powinien sam się pisać, powinien palić mi się w rękach. A ja się czułem taki nieadekwatny. Wszystkie teksty, które przynosiłem mu na początku, tak do zobaczenia, bo chciałem jak najszybciej się uporać z tym wyzwaniem pod tytułem doktorat, on po prostu wyśmiewał. Upokarzając mnie tym bardzo boleśnie, ale najbardziej upokarzające było to, że ja Nie wiedziałem, co mam poprawić. On mi nigdy nie mówił, a ja się bałem zapytać. Odkładałem wobec tego kolejne wizyty, a czas biegł. Do tego stopnia, że ostatnią moją wizytę odłożyłem o 10 miesięcy. Wtedy wreszcie miałem już wszystko napisane, na zasadzie, proszę bardzo, gotowa praca. W ogóle profesor do niej nie zaglądał, nic tam nie korygował. Ja mu przyniosłem już wszystko gotowe, napisane i dziękuję bardzo. Oddałem na zasadzie albo w tą, albo w tamtą. Profesor znowu przywitał mnie takim uśmiechem dziwnym, który zawsze przyprawiał mnie o drżenie serca, a potem kazał wrócić za tydzień, jakby dając znać, że nie spodziewa się niczego wielkiego. Wróciłem po tygodniu, kazał mi usiąść, zapalił papierosa, zaciągnął się głęboko i powiedział: jestem po lekturze pierwszej części, były 3 i muszę powiedzieć, że nawet ja się czegoś z tego nauczyłem. To był najpiękniejszy komplement, jaki mogłem od niego usłyszeć. On miał świadomość własnej wielkości. Był, mówili złośliwi, zakochany w sobie z wzajemnością. No cóż, kazał mi przyjść znowu za tydzień. Wróciłem po tygodniu i ten sam scenariusz. Usiadłem przy biurku z drżeniem serca, a on mówi, że ten drugi rozdział jest też bardzo dobry. Kazał wrócić za kolejny tydzień. Wróciłem. On wtedy już nie krył zadowolenia. Powiedział: no, jest z ciebie wreszcie egzegeta. Zaciągnął się głęboko swoim papierosem i zapytał mnie: no słuchaj, ale powiedz mi, jak to się stało, że ty wreszcie tak zmieniłeś styl, że to wszystko w porównaniu z tym, co dawałeś mi na początku, było takie słabe, a teraz jest takie fajne. Ja mu powiedziałem tak: profesorze, ja zastanawiałem się, czego ja tutaj nie wiem i postanowiłem przeczytać dużo twoich książek i artykułów i z tego czerpać metodologię i na podstawie tego napisać swoją pracę. Wtedy on spojrzał na mnie, potem przez okno, zaciągnął się papierosem jak mógł, chyba najgłębiej, i powiedział: nie mogłeś lepiej zrobić. No i już wiem, ale potem jeszcze dowiedziałem się, że cały ten stres, który mi zafundował, bo ja nigdy nie wiedziałem, na czym stoję, nie wiedziałem, czy ja wrócę do domu, czy nie, cała ta dyscyplinka, którą mi zafundował, to był stary jezuicki dryl, który opiewał na to, że jeśli uczeń, student rokuje, to niezależnie od tego, jakie kłody mu rzucimy pod nogi, on znajdzie sposób, żeby sfinalizować dzieło. Jeżeli nie znajdzie, to się nie nadaje. No i w ten sposób jakby dowiedziałem się, jaka była metodologia, czyli jak rozumiał dyscyplinę mój promotor. Oczywiście wydaje mi się, że była trochę patologiczna jednak i dzisiaj już bym nikomu nie życzył, żeby podobny stres przeżywał. Ale być może są tacy profesorowie jeszcze, nie wiem, dajcie znać w komentarzach. W każdym razie ja powiem wam jedno. Ja jestem wdzięczny temu profesorowi, bo ja wiem, że wszystko, co napisałem samodzielnie, bez żadnej pomocy z jego strony, a jak jeszcze potem mogłem usłyszeć z ust takiego wielkiego naukowca, i to nawet bez cudzysłowu, takiego wielkiego naukowca, no to było chyba nagrodą za wszystkie przeżycia złe, których doświadczyłem w trakcie pisania doktoratu. Nie chcę was zanudzać swoimi sprawami, ale o takich rzeczach mówię właśnie w tym kolejnym rozdziale mojej książki 10 Filarów Mądrości, czyli o rozwoju osobistym w Biblii. Kiedy mówimy o dyscyplinie jako takim korygowaniu, kształtowaniu człowieka, często niezbyt dla niego samego przyjemnym, to jednak jest potrzebna pewna doza akceptacji z jego strony. On musi widzieć cel, trzeba mu jakoś go naświetlić, pokazać, że to jest warte zachodu. W przeciwnym wypadku, jeśli coś tylko po prostu narzucimy i będziemy mogli potem odnotować, wydarzyło się, to nic się nie wydarzy w głębi duszy tego człowieka. I tutaj można by przywołać przykład proroka Jeremiasza, który, kiedy zaczynał swoją działalność prorocką, miał fantastycznego przywódcę, króla. Królem był wówczas Jozjasz, bardzo pobożny człowiek, jednocześnie wielki polityczny umysł, który przygotowywał siebie i swój naród do mającej nadejść, przewidywanej przez niego konfrontacji z potężnym imperium asyryjskim, później babilońskim. I on przeprowadził cały szereg reform, nie tylko administracyjnych, wojskowych, ale także dotyczących właśnie pobożności, moralności. I prorok Jeremiasz po prostu bił brawo. Tak, to jest wreszcie władza, której Pan Bóg chciał. Taki król po prostu, który rozumie doniosłość moralności w życiu narodu i religijności. Król rozumiał religijność w ten sposób, że im bardziej pobożny naród, tym bardziej patriotyczny, a patriotyzm był potrzebny do obrony ziemi obiecanej, tej, którą im Bóg dał. No ale żeby uznać tę ziemię za swoją, musieli najpierw uznać Boga, który im tę ziemię dał, i musieli mieć z Nim głęboką więź. Im bardziej ta więź zażyła, tym bardziej chcieliby bronić tego, co dostali od Boga. No i król miał dobre intencje, ale ostatecznie oczywiście przedobrzył. I kiedy tylko niestety zmarł w 609 roku, to Jeremiasz miał okazję oglądać jakby tak zwaną reakcję pogańską. Cały naród, można powiedzieć, nagle jakby z łatwością i lekkością motyla zrzucił z siebie to jarzmo w postaci właśnie tych korekt takich moralnych. Wrócili do swoich pogańskich zwyczajów. Jeremiasz wtedy łapał się za głowę, ale właśnie zobaczył jakby na własne oczy, jak to działa. Że nic nie jesteśmy w stanie narzucić ludziom. My możemy ich formować, znaczy wy, rodzice, nie wiem, ludzie odpowiedzialni za wychowanie, formować powoli, powoli, ale doprowadzić do takiego momentu, kiedy oni zechcą przyjąć wartości przez nas podawane za swoje, bo jeśli tego nie zrobią, to nam się może wydawać. Możemy nawet zbierać niesamowite noty od przełożonych. Mamia, ile się udało zrobić. Ale tak naprawdę nic się nie udało do momentu, kiedy nasi podopieczni nie przyjmą za swoje tych zasad, wartości, które im przekazujemy. To była bardzo bolesna lekcja, którą odebrał Jeremiasz, ale myślę, że ona jest prawdziwa cały czas. Czyli musi być jakieś minimum zgody na to właśnie takie prowadzenie. Ale w dzisiejszych czasach, tak teraz odchodząc trochę od biblijnych wątków, w dzisiejszych czasach w literaturze rozwoju osobistego raczej też trudno mówić, że częsty jest ten wątek właśnie dyscypliny, rozumiany jako coś, co przychodzi od kogoś innego, co ma nas pobudzić do lepszego działania, dyscyplinować. Raczej mówi się o samodyscyplinie, co jest często bardzo ryzykowne, no bo, no cóż, wiemy, znamy siebie, ile razy zaczynaliśmy różne rzeczy. Wystarczy sobie przypomnieć postanowienia noworoczne, ile razy je składaliśmy sobie sami, a potem okazywało się, ile to było warte. Po prostu jest to przypomina często takie przeciąganie liny z samym sobą. Wiemy, jak jeśli nie mamy jakiegoś takiego zewnętrznego kogoś, kto nam, nie wiem, układa plan, jakoś nas formuje, to trudno jest, prawda, się zebrać. Trzeba naprawdę dużo siły wewnętrznej albo jakiegoś sposobu, jakiejś metodologii nowej. Dla mnie bardzo ciekawa jest książka ostatnimi czasy Jamesa Cleara, który napisał Atomowe nawyki. Atomowe w tym sensie, że właśnie chodzi o to, że dochodzi się do pewnych owoców, do pewnych zmian w życiu, czyli rozwija się człowiek wtedy, kiedy buduje sobie pewien plan. I takie małe nawyki jeden na drugim buduje. Chodzi o dobre oczywiście nawyki, przyzwyczajenia, które służą rozwojowi. Ale tego etapu nie da się przeskoczyć, tak żeby od razu coś tam zyskać. On mówi o takich trzech poziomach, na których buduje się coś. Można sobie na przykład coś założyć. No nie wiem, założę sobie dzisiaj, że za rok przebiegnę maraton. No i wiem, że muszę się dobrze odżywiać, że muszę po prostu co miesiąc, no nie wiem, przebiec jakiś tam dystans, żeby po roku mieć pewność, że przebiegnę te ponad 42 km. Przebiegnę, dziękuję bardzo, tyle mnie widzieli w dalszych biegach maratońskich. Osiągnąłem cel. No coś sobie udowodniłem i tym, którzy są dookoła mnie. Ale tyle tego było. Drugi etap to są metodologie i plany, struktury, które można zbudować, można sobie zaprogramować coś, prawda? Zbudować sobie jakiś rytm dnia, dopasować się do niego i coś rzeczywiście zbudować. nawet na dłuższą metę, nawet przez kilka lat czy kilkanaście można w pewnym drylu żyć, ale no, niekoniecznie nawet się z tym zgadzać. Wiem, że to jest dobre dla mnie, no to będę to robił, ale nie czuję się jakoś z tym związany emocjonalnie, intelektualnie. I trzeci poziom to jest utożsamienie się z wartościami. To jest wiara w to, że to, co robię, to jest ważne, że to jest część mnie. To utożsamienie się to jest najwyższy pułap, o który chodzi. James Clear mówi, że no właśnie, tak długo jak nie ma tego utożsamienia, nie ma mowy o jakiejś trwałej zmianie. Bo zarówno poziom pierwszy, jak i drugi, one są łatwe do zmiany. Czyli na przykład, wracając do poziomu tego, do przykładu tego maratończyka, James Clear mówi, że nie chodzi o to, żeby sobie założyć, że przebiegnę dystans maratoński, tylko żeby nabyć mentalność maratończyka. Tak, by, nie wiem, bieganie, wybiegnięcie gdzieś na jakąś przebieżkę czy pewien zdrowy styl życia stał się częścią mnie, a nie tylko jakimś narzuconym sobie reżimem. Żeby to się stało częścią mnie, żeby trening nie był jakimś przykrym obowiązkiem, ojej, no dzisiaj mam za plan, muszę pobiec, tylko żeby stał się częścią mnie. I to jest ten najlepszy etap. Jak poczytamy sobie listy świętego Pawła, to tam jest taki wątek. Zobaczcie, Paweł mówi w liście do Galatów, już nie ja żyję, tylko żyje we mnie Chrystus. To jest dokładnie dyscyplina i charakter, które doprowadziły Pawła na ten trzeci etap. To znaczy do zjednoczenia z Chrystusem tak, że właściwie nie chodzi o to, że powstał jakiś trzeci byt, tylko Paweł tak się ściśle utożsamiał z Jezusem, że można powiedzieć, on nie potrzebował już żadnych podpowiedzi, jak ma postępować. On po prostu tak był zżyty z Jezusem, że to było jedno serce i jeden duch. I o taki etap w tym życiu duchowym chodzi, ale myślę, że już nawet dla tych, którzy niekoniecznie są zainteresowani rozwojem duchowym, też to utożsamienie się z wartościami, ta wiara w to, że to, co robię, jest sensem i służy mojemu rozwojowi, jest niezbędne. To utożsamienie się z tym, co robię, nie tylko narzucenie sobie pewnego reżimu. W tym kontekście warto wspomnieć książkę Angeli Duckworth z 2017 roku pod tytułem Grit. Po polsku zostało to przetłumaczone jako upór, ale myślę, że chyba lepiej przetłumaczyć jako charakter, wytrwałość, o takie coś. Otóż autorka mówi tam m.in. o talentach. Wiele osób wierzy, że nie osiągnęło celów takich czy innych w życiu, ponieważ nie miały do danej rzeczy talentu. No ale chwileczkę, talent, są na to badania naukowe, to jest coś przereklamowanego. Oczywiście, że trzeba mieć jakieś minimum talentu, prawda? Na przykład, gdy ktoś chce zostać muzykiem, no warto, żeby miał słuch muzyczny, prawda? Żeby słyszał. Chociaż przysięgam, mam takiego znajomego jeszcze z seminarium, który mimo, że był afonem, nauczył się grać na gitarze i potem występował w zespole. Więc to chyba nie jest niemożliwe. Ale dlaczego się nauczył grać na gitarze? Być może właśnie jakby na przekór temu brakowi talentu, który u niego wystąpił, ale dyscyplina, która zbudowała charakter, sprawiła, że on tak się zaparł, miał taki grit, że po prostu, no cóż, nauczył się świetnie grać na gitarze. Zdaniem autorki musimy bardzo uważać, jak będziemy po prostu szacować nasze talenty. Talent to jest jedno, ale ciężka praca, czyli dyscyplina, która temu towarzyszy, pewna metodologia, prawda, pójścia w pewnym kierunku, czyli bardzo często korekta, takie dopasowywanie się do pewnych ram, żeby zbudować charakter i osiągnąć właśnie cel, to są rzeczy niezbędne. Muszę powiedzieć, że pod tym względem jestem szczęściarzem, bo miałem w swoim życiu dwóch ludzi, którzy byli dla mnie przykładem takiego charakteru. Jeden z nich ciągle jest. Pierwszy to mój ojciec, który nie żyje, więc już nie może nim być, ale jako dziecko pamiętam, że bardzo mi imponował swoją siłą wewnętrzną, charakterem. On zawsze wiedział, o co mu chodzi w życiu. Tam nie było jakichś pustych przebiegów, mówiąc kolokwialnie. Ojciec miał też taką wyobraźnię. Nie był wykształconym człowiekiem, był zwykłym robotnikiem, ale właściwie każdej pracy się imał. I kiedy pracował w melioracji, to pamiętam, to jest jedna z takich opowieści rodzinnych, Okazało się, że jego ekipa, jego brygada trafiła na nie lada trudność, bo trzeba było przekopać się pod nasypem kolejowym, tak żeby przeprowadzić tam jakieś drenarskie prace. Nikt nie chciał się tego podjąć, to było zbyt niebezpieczne, a mój ojciec znalazł sposób. Ktoś się dowiedział na górze, potem zaprosił go na rozmowę kwalifikacyjną i dzięki temu w latach 70. wyjechał do Iraku, co wtedy było naprawdę nobilitujące, gdy chodzi o finanse. Ojciec zarabiał tam bardzo dobrze i to w walucie amerykańskiej, co było w Polsce nie do pomyślenia oczywiście. Dobry rząd zadbał o to, żeby do ręki nie dostał amerykańskich dolarów, tylko bony. Pamiętają to ludzie w moim wieku. W każdym razie mój ojciec miał nie tylko taką dyscyplinę zbudowaną przy pomocy ciężkiej pracy. On nie pochodził bynajmniej z domu, w którym wszystko otrzymał, raczej nie otrzymał nic. Musiał do wszystkiego jakby dojść pewną dyscypliną. Wiedział, że o coś mu chodzi w życiu. Kiedy założył rodzinę, był człowiekiem, który wiedział, czego chce. I ojciec wyjechał rzeczywiście na ten kontrakt do Iraku i tam okazało się, jak ta dyscyplina, którą budował przez lata, którą się charakteryzował i którą ja też, mam wrażenie, dużo jej nabyłem, chociaż trudno powiedzieć, że aż tak wystarczająco dużo, że kiedy tam pojechał i wrócił naprawdę z dużą gotówką, w tamtych czasach rodzice kupili sobie od razu mieszkanie, od razu kupili samochód. W latach 80. to było nie do pomyślenia, żeby tak od razu, prawda? Ale ojciec nigdy, że tak powiem, sodówka nie uderzyła do głowy z tego powodu, a wielu jego kolegom tak. Zabrakło właśnie charakteru być może, zabrakło. Mój ojciec go miał i za to jestem mu głęboko wdzięczny. A drugi człowiek to mój przyjaciel Grzegorz, ksiądz Grzegorz, kapelan, którego poznałem jeszcze będąc w seminarium. On już był wtedy kapłanem od 10 lat. Spotkaliśmy się przy okazji organizacji takiej toruńskich artystycznych spotkań młodzieży akademickiej. Była to impreza organizowana przez 3 środowiska uczelni wyższych: UMK, Wyższą Szkołę Oficerską, która była wówczas w Toruniu, i Wyższe Seminarium Duchowne, które w Toruniu zaczęło istnieć od 1992-1994 roku. Budowaliśmy taką imprezę artystyczną wspólną dla tych 3 środowisk i oczywiście Grzegorz był całym pomysłodawcą i spiritus movens z tego wydarzenia. Chociaż byłem wydelegowany przez seminarium do organizacji, do komitetu organizacyjnego, nie do końca to czułem. My dopiero przyszliśmy do Torunia z Pelplina, nie byliśmy zakotwiczeni i już miesiąc później, co ja mówię, w tym samym miesiącu, w którym przyszliśmy na dobre rozpocząć rok akademicki, przychodzi jakiś człowiek, którego dzisiaj znam jako Grzegorz, i mówi o imprezie, którą mamy nie tylko brać w niej udział, ale organizować. No, to było ponad moje... Wydawało mi się to aroganckie. Więc dołączyłem do projektu, bo mi kazali. Byłem wówczas kaowcem w seminarium, ale ostatecznie nie byłem przekonany do tego pomysłu. Do tego stopnia, że sam sobie to uświadomiłem w pewnym momencie. Otóż wśród różnych wydarzeń kulturalnych były tam także przeglądy teatrów. Wtedy przyjechał teatr z zaprzyjaźnionego seminarium z Pelplina. Pamiętam, że bardzo mi zależało, żeby oni naprawdę poczuli się po prostu bardzo dobrze zaopiekowani. Dlatego, kiedy zaczęli robić mi kręcić nosem, że tu nawet nie ma przedłużacza na tej scenie, co to w ogóle za przygotowanie, to w ogóle nic nie ma, to pamiętam, że ja poszedłem z pretensjami właśnie do jakby głównego organizatora, spiritus movens, czyli do księdza Grzegorza wtedy, i zacząłem mu robić takie właśnie same wymówki. No księże, co to w ogóle za organizacja? Tu nie ma żadnych nawet kabli potrzebnych do podłączenia sprzętu. Wtedy Grzegorz podszedł do mnie niebezpiecznie blisko, zajrzał mi w oczy i mówi: Darek, improwizujemy razem. I wtedy nogi się pode mną ugięły, ja zrozumiałem, o co chodzi. Że nie tylko, że to była jedna wielka improwizacja, chociaż wyszło fantastycznie, ale że ja muszę być w tym projekcie na 100% albo w ogóle mnie nie powinno być. Muszę powiedzieć, że to wymagało właśnie tego wejścia na ten trzeci pułap, o którym wspomniałem, o czym mówił James Clear. Utożsamienie się z projektem sprawia, że jestem na 100% w sprawie i to pozwala mi się zaangażować tak, jak potrzeba, żeby były owoce. Ta dyscyplina przydaje mi się naprawdę w wielu różnych aspektach życia. Zwłaszcza mogę tutaj przywołać przykład języków obcych. Jestem pasjonatem w ogóle uczenia się języków obcych, ale bez dyscypliny niczego się naprawdę nie zbuduje. Czasem ludzie myślą, że pójdą sobie na jakiś kurs i uspokoją sumienie w ten sposób. Oni tego tak nie nazywają, ale tak się dzieje. Uspokoją sobie sumienie, no bo byli na kursie, mają certyfikat, umieją mówić po angielsku na przykład, albo po niemiecku, albo po włosku, w jakimkolwiek innym języku. Gdy tymczasem nie liczy się, jakie kursy skończyłeś, tylko ile dyscypliny miałeś w sobie, żeby nie tylko zakuć gramatykę, nauczyć się dziesiątek słów, ale żeby nauczyć się mówić. Ale tego się nie da zrobić, jeśli nie mam w sobie takiej woli do tego, żeby poddać się korekcie. Tej właśnie musar. Korekta jest wtedy, kiedy idę skonfrontować się z native speakerami i mówię do nich, a oni się śmieją. Wtedy to nie jest miłe, ale trzeba sobie zafundować taką dawkę wstydu, żeby, no cóż, żeby w ogóle nauczyć się mówić. Bo to jest właśnie korekta, dyscyplina w czystej postaci. Czyli co z tego, że przed lustrem wypowiem wyuczone frazy. Mój język kształtuje się, znajomość języka obcego kształtuje się właśnie w konkretnych sytuacjach, gdzie raz mnie wyśmieją, innym razem pochwalą. Jak mnie wyśmieją, to zapamiętam, że to było bolesne, nauczę się i w ten sposób zbuduję coś konkretnego. Bardzo często zdarza mi się słyszeć, że nauka to musi być coś łatwego i przyjemnego. Nie zgadzam się z tą tezą. Nauka musi kosztować. I jak myślę dzisiaj o tym, że na przykład nie można zadań domowych dzieciom zadawać, to ja nie wiem, czy my coś zbudujemy w ten sposób. Ja oczywiście nie znam się na tym, co wy zadajecie, jeżeli jesteście nauczycielami i jak dużo tego jest. Jeżeli jest tego za dużo, może trzeba rzeczywiście zmniejszyć. Ale żeby w ogóle nie zadawać niczego do domu, to nie wiem, czy to jest właściwy sposób edukacji. Edukacja musi kosztować, musi być czasem także bolesna w tym sensie, że ona wymaga od tego, który ją zdobywa. Ja nie mówię, że musimy się uczyć wszystkich niepraktycznych rzeczy, ale praktyczne też kosztują wysiłek. Brené Brown w swojej książce Z wielką odwagą zaskoczyła mnie takim stwierdzeniem. Ona jest też wykładowcą, myślę, że znacie jej książki. Bardzo są popularne ostatnimi czasy. Brené Brown, która pisze o właśnie tej wrażliwości, jak ona jest niesłychanie ważna i przed którą tak bardzo się bronimy. No i od takiej osoby spodziewałbym się raczej, że ona będzie raczej wszystko upraszczać tak, żeby nie bolało, żeby tutaj nie było żadnego dyskomfortu. W tej książce mówi m.in. o tym, że kiedy staje przed swoimi studentami w sali wykładowej na początku zajęć, to od razu uprzedza, że nie będzie łatwo. Mówi, że jeżeli nie odczujecie dyskomfortu, to oznacza, że ani wy się niczego nie uczycie, ani ja. Dyskomfort jest potrzebny, bo to jest część procesu uczenia się. I myślę, że to jest fantastycznie wpisujące się coś w wątek dyscypliny i charakteru. Bez tych dwóch rzeczy nie da się chyba skutecznie dojść do jakichś rezultatów, jakichś celów w życiu, mniejszych lub większych. Dyscyplina i charakter to jednak są kluczowe rzeczy. Jak się okazuje, nie tylko ja tak myślę.